Ależ ona wielka, SpongeBob! Ta, robi niezłe wrażenie. No chodź! Przyszliśmy tylko spryskać okna, Patryk. Jej, jak myślisz, którędy wchodzimy? Nie wchodzimy, tylko pryskamy te okna. Otworzyłem ją, SpongeBob! Idziesz? Niech to morski koń kopnie, to musi być sterownia. Tak, tylko niczego nie dotykaj. Patrz, wygrywam! Patryk, zostaw to! Patryk, przestań, nie możemy się tu kręcić. To jest rakieta Sandy, a nie jakiś plac zabaw. Wygrałem, tak, rekord! Ej, Patryk, a o co chodzi w tej grze? Nie wiem, sprawdzimy, do czego to jest. Myślę, że nie powie... Lubię rakiety. Więcej! Przestań! Okej, jeszcze raz. Dobra, wystarczy, spadamy. Zaczekaj, myślę, że ten ją włącza. Patryk, co ty wyrabiasz? Ja tutaj jestem astronautą i tak się składa, że wiem, iż przycisk startu to właśnie ten. Włączyłeś silniki! SpongeBob? Trzymaj się mnie! Hej, już nie spadamy! Popatrz, jesteśmy w kosmosie! Hej! Niech ktoś mnie ściągnie na dół! Albo w górę! Hej! Hej, SpongeBob! Uważaj! Hej! Strzeliłeś pastą przez moje masło orzechowe! Patryk, mogę zrobić tak! Hej! Kto włączył grawitację? Pewnie wylądowaliśmy! Super! Czasami ten SpongeBob jest głupi jak wór orzeszków. Jejku, bardzo przypomina nasz dom. Patrz, to Gacuś! Chodź tu, Gacuś, Gacuś! Stój, nie zbliżaj się do niego! Nie widzisz, że to jest podstęp? Kosmici wyświetlają nasze wspomnienia w obcym środowisku. Próbują nas podpuścić. Chcesz powiedzieć, że wzięli nasze myśli, żebyśmy pomyśleli, że myślimy o tych myślach, o których pomyślimy, że są naszymi myślami? Tak myślę. Właśnie, ale my nie damy się nabrać. Jest! Trafiłeś, SpongeBob! Sandy byłaby dumna. Sandy? Całkiem o niej zapomniałem. Obrazi się na nas za kradzież rakiety. Ale będzie jej głupio, gdy przywiozę prawdziwego kosmitę. Pokocha mnie!